jak żądać odpowiedzialności za czyny i słowa politycznej, inaczej niż żądając dymisji, bo ja myślę, że ludzi, których skupia ten protest namiotowy, część bardziej, część mniej, również podziela zdanie, że trzeba rozmawiać z ludźmi o innym patrzeniu na rzeczywistość, może innym postrzeganiu patriotyzmu. Aczkolwiek tutaj odwołujemy się do poczucia odpowiedzialności politycznej, czyli rzeczywiście może zbyt ambicjonalnie, ale jest w wielu z nas oczekiwanie, że polityk może być odpowiedzialny za to, co zrobił, ale również za to, co nie zrobił, gdzie zaniedbał. I tu jest wobec tego, ja sobie zadaję pytanie, to jak inaczej żądać odpowiedzialności, niż jasno precyzować właśnie w ramach postulatów, czego chcemy i co uważamy za taki podstawowy krok do normalnego państwa. No tak, gdybym był taki mądry, to bym odpowiedział panu na wszystkie pytania i te, i jeszcze trudniejsze. Ale niestety nie jest to takie prawo proste. Każdy ma jakieś tam swoje podwórko, w którym czuje tą współodpowiedzialność za ojczyznę. Ja mogę powiedzieć, że niewątpliwie najlepszym dla mnie przynajmniej sposobem na recenzowanie tego świata to jest wymuszanie na stronach, żeby spotkały się na poziomie prawdy, a nie projektu. To znaczy, żeby strony uznały, że przynajmniej aksjologicznie zgadzamy się, że istnieje coś takiego jak prawda obiektywna. W związku z tym dążmy do niej. Każdy ma oczywiście swoje ograniczenia, swoją przeszłość, ale ta prawda obiektywna jest. I jeżeli jest, to w takim razie nie zgadzamy się na coś takiego, co strony, niestety dzisiaj bardzo silne, szczególnie medialnie, nazywają projektem. To znaczy projekt to jest coś, co dzisiaj jest nam na chwilę potrzebne, niezależnie od tego, czy to jest prawdą, czy kłamstwem, ponieważ ten projekt realizuje jakąś wytyczną dla grupy interesów, dla życia politycznego i tak dalej. Takim przykładem bardzo tragicznym, bo i w tragicznych okolicznościach powstałym, to jest powiedzmy rzeczywistość, która miała miejsce w momencie, gdy dokonano zamachu na życie człowieka pracującego w Łodzi, w tym miejscu, gdzie znajdowała się siedziba Prawa i Sprawiedliwości. I istniała jakaś prawda rzeczowa, prawda? To znaczy prawda materialna, by powiedział prawnik. To znaczy było jakieś wydarzenie, jakiś człowiek, on przyszedł, skądś też wyszedł, dotarł tam i chciał zastrzelić konkretnych ludzi. Analiza tej rzeczywistości jest jedyną analizą, która może przysłużyć się temu, co nazywamy odkryciem prawdy. I oczywiście temu przeszkodzono. To znaczy w pewnym momencie poseł Stefan Niesiołowski wystąpił z projektem. To znaczy nieistotne jest to, co jest prawdą. Istotne jest to, że ja powiem, że na mnie ten zamach tak naprawdę był przygotowywany. I w ten sposób rozbił totalnie dialog społeczny. Prawda? Bo póki jest rozmowa na temat prawdy materialnej, no to nikt nie będzie opowiadał od razu w formie projektu, że tego pana i skrzywdził personalnie Donald Tusk, ponieważ on jest odpowiedzialny za jego śmierć. Prawda? Tylko wariat by wystosował tego typu od razu zdanie. To by też był projekt, a nie prawda. Natomiast w momencie, kiedy druga strona, czyli w tym przypadku poseł Niesiołowski, wprowadza projekt do obiegu, który jest niewątpliwie kłamliwym w tym przypadku, no to siłą rzeczy prowokuje drugą stronę do tego, żeby powiedzieć, tak, Donald Tusk jest odpowiedzialny za śmierć pana Rosiaka, który zginął na terenie tejże struktury Prawa i Sprawiedliwości. I tylko i wyłącznie pogłębiamy, a nie wycofujemy się z tego konfliktu wewnątrznarodowego. W związku z tym wydaje się, że to minimum, które jest konieczne i niezbędne, to jest właśnie taka aksjologiczna umowa społeczna. Oczywiście wypływająca z tego, że jesteśmy chrześcijanami i w związku z tym stać nas, mam nadzieję, na tą aksjologię, że istnieje prawda, że jeżeli istnieje prawda obiektywna, to w takim razie
próbujemy do niej dotrzeć. Oczywiście nigdy jej nie osiągniemy, bo jesteśmy słabi, intelektualnie nie potrafimy, ale jest ta prawda, próbujmy. Nie wprowadzajmy w ten dialog projektów kłamliwych, nadając im ten sam status, jak dążeniu do prawdy. No i jeżeli się udałoby znaleźć taką grupę posłów, intelektualistów po stronie przeciwnej, którzy by się zgodzili na taką formę dialogu, no to może powoli byśmy z tej traumy się wydobyli. Ja chciałbym Państwu przypomnieć, bo pewnie Państwo o tym wiedzą, że taką właśnie między innymi myśl miał świętej pamięci Lech Kaczyński, który zapraszał nas do Lucienia. To były takie spotkania dla wybranych przez niego przedstawicieli polskiej inteligencji, gdzie oczywiście istniała pewna nierówność, dlatego że ewidentnie z tą wrażliwością patriotyczną ludzie byli tam w większości zapraszani i niewątpliwie z wrażliwością też szeroko pojętą prawicową. Ale dialog polegał również i na tym, że w tej atmosferze jak najbardziej chęci poznania myślenia drugiej strony byli zapraszani przedstawiciele do właśnie tego świata, mówiąc skrótowo, liberalnego czy relatywistycznego, jak na przykład pan Aleksander Smolar, który był też uczestnikiem tychże właśnie spotkań w Lucieniu. Dlaczego był tym uczestnikiem? No dlatego, że właśnie zgodził się na tą pewną aksjologię, która polega na tym, że niezależnie od tego, że się zupełnie dramatycznie często różnimy, no to tym niemniej chcemy odkryć jakąś rzeczywistość, jakąś prawdę, prawda? No i to jest oczywiście ten punkt spotkania. Ja boję się, że dzisiaj nie ma takiej instytucji, która byłaby w stanie wziąć na siebie taką rolę autorytetu, tak jak prezydent Lech Kaczyński nim był, który by spowodował, żeby się dookoła niego zgrupowali ludzie chcący w ten sposób ze sobą dialogować. Natomiast, prawdę mówiąc, nie widzę innej możliwości. Sami politycy znajdujący się w tej, mówiąc brzydko, bieżączce partyjnej, no strasznie są uwikłani w coś, co można niestety, wydaje mi się, że nazwać brakiem tego obiektywnego autorytetu. To znaczy, nie chcę oczywiście urazić wszystkich posłów, wszystkich senatorów, bo wśród nich jest bardzo dużo uczciwych ludzi, tak samo jak zdecydowanie podejrzewam, że większość na przykład prokuratorów czy sędziów to też są uczciwi ludzie, ale nie da się ukryć, posiłkując się tym przykładem prokuratorów i sędziów, że to, co zostało zrobione wobec deklaracji, wyznania, świadectwa pana Mariusza Kamińskiego, to w zasadzie dzisiaj wszyscy prokuratorzy i wszyscy sędziowie zostali pozbawieni autorytetu. Mimo że tak naprawdę to są ludzie porządni w większości. Ale reakcja polityków na jego świadectwo, które przekazał do tygodnika, uważam, że spowodowało, że nie wiemy, który to jest uczciwy z tych prokuratorów. Się nie dowiemy. Cała formacja została skalana. To jest oczywiście psucie państwa, które postępuje w sposób radosny przez tych, którzy mają dzisiaj instytucje państwowe, a wykorzystują je do tego, żeby interes partii bronić i żeby ten interes partii, broń Boże, nie został naruszony przez instytucje państwa demokratycznego, niepodległego, które to państwo chcielibyśmy, żeby było jak najdłużej. Ja tylko się zastanawiam, na ile jest możliwe w ogóle znajdowanie tych wspólnych aksjomatów, bo pan wspomniał, że taką osobą był świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Myślę, że większość nawet by się z tym zgodziła, tylko nie był jednak postrzegany przez większość Polaków jako to źródło łączenia wszystkich grup, wbrew może rzeczywistości właśnie. Ale właśnie, zabawa polega na tym, że my jesteśmy uwikłani w przekaz, który idzie do nas przez media. I to media stworzyły w dużej mierze obraz Lecha Kaczyńskiego, który w ogóle nie miał nic wspólnego z rzeczywistością. Natomiast, żeby było śmieszniej, to nadawcy tych mediów, między innymi właśnie środowisko pana Smolara, na 100% nie wierzyło w to, co same mówiło w tych mediach, żeby była jasność. To znaczy, oni ewidentnie uważali, że to jest człowiek, do którego należy przyjść i z nim dyskutować, ponieważ to jest niewątpliwie persona bardzo poważna. Natomiast należy ją ośmieszyć wobec społeczeństwa. I my byliśmy
że tak powiem, tymi, którzy dostawaliśmy porcję nieprawdziwej wiedzy. Ale sami nadawcy dostawali prawdziwą wiedzę. Na tym polega niestety manipulacja. Nie na tym, żeby samemu się okłamywać, tylko żeby w tym przypadku społeczeństwo okłamywać. To znaczy, jeżeli na przykład stacja telewizyjna przez ileś tam godzin czy dni pokazuje Lecha Kaczyńskiego, że on nie umie zapamiętać imienia psa, to przecież nie dlatego, żeby te media były, że tak powiem, naprawdę wierzyły w to, że on jest ograniczony umysłowo, tylko chodzi o to, żeby społeczeństwo uwierzyło, że jest ograniczony umysłowo, prawda? W związku z tym to jest niestety ta tragedia, która nas w dużej mierze spotkała, że mamy znaczną część dominującą, przynajmniej jak się wydaje, poprzez fakt odbioru tychże kanałów telewizyjnych, czy mediów papierowych, czy gazet, że one nadają pewnego rodzaju rytm naszego postrzegania świata zewnętrznego, w tym przypadku rzeczywistości politycznej, prawda? No, na to to ja mam tylko taką odpowiedź, że chociaż wiem, że to jest mało może radosna odpowiedź, że ewidentnie ja mam takie poczucie, że mam wielkie, wielkie szczęście, że mi Pan Bóg kiedyś tam podpowiedział, żeby zostać historykiem. To znaczy historia to jest taka nauka, która niewątpliwie daje niesamowitą nie tylko wiedzę o przeszłości, ale również wiedzę o mechanizmach teraźniejszości. To znaczy człowiek jest po prostu wolny. W tym sensie wolności, że jest w stanie zapanować nad tym całym zgiełkiem fałszu, nieprawdy i tak dalej i sobie dać z tym światem radę. Ale oczywiście temu naprawdę pomaga warsztat historyka. No ale nie wszyscy mogą być historykami. Natomiast niewątpliwie wiedza historyczna, a mam nadzieję, że Państwo ją posiadają i są miłośnikami historii, ewidentnie daje taką właśnie broń, która pozwala panować nad kłamcą, który próbuje nami manipulować. No, a mamy niestety ich w nadmiarze. Chciałbym te słowa o historii, jako były pański student, potwierdzić UKSW. Też takie mam mniemanie właśnie o historii, że ona pomaga postrzegać rzeczywistość. Tylko że tutaj znowu się pojawia akcenty mniej optymistyczne, czyli to, że u nas prezydent, premier i marszałek mają wykształcenie historyczne i sam nadredaktor jest z wykształcenia historykiem. Ja się z tego, co zrozumiałem, pan odwołuje się do tematu komunikacji ludzi między sobą bez pośrednictwa mediów. Tu wydaje się na przykład jakąś nadzieją internet, aczkolwiek ta siła fałszywego przekazu jest coraz większa, co potwierdzają na przykład doniesienia o fakcie płacenia ludziom, żeby w internecie pisali złe, negatywne komentarze przeciwko politykom, że konkretne zlecenia, tam 2 złote za notatkę im brutalniejsze, tym lepiej i tym tak naprawdę większa szkoda dla społeczeństwa. Może jest to jakaś tam autoreklama tego namiotu, ale czy nie jest to właśnie miejsce, w którym ludzie mogą nie za pośrednictwem telewizji i tak zwanych gadających głów, czy też gadających polityków, mogą ze sobą się porozumiewać? No oczywiście i ten namiot właśnie spełnia taką rolę, tylko chciałbym jeszcze ten namiot umieścić w szerszym kontekście, to znaczy przepraszam, że może to brzmi jak taki wykład nie na miejscu, ale ja osobiście jestem zwolennikiem takiej zasady, która oczywiście jest Państwu znana skądinąd, ale i z historii też znana, to znaczy zasady pomocniczości państwa, czyli państwo to jest taka instytucja, która niech nie bierze sobie na głowę wszystkiego, tylko to, co jest konieczne, na przykład troska nad słabszą częścią społeczeństwa, czyli opieka społeczna. Opieka zdrowotna. To są różne zadania państwa, które ono musi wziąć na siebie, jeżeli chce gwarantować przetrwanie danej wspólnoty narodowej. Natomiast są takie zadania państwa, w które jak ono wkracza, to wchodzi w kompetencje tegoż narodu, gdzie nie powinno wkraczać. To jest właśnie zasada pomocniczości. Pomagaj, a nie przeszkadzaj wkraczając. I między innymi, niewątpliwie, coś, co mieści się w tym życiu polityczno-społecznym, a nie powinno być zawłaszczane przez państwo, to jest życie stowarzyszeniowe.
Ja bym ten namiot umieścił właśnie w takim obywatelskim tworzeniu się wspólnoty narodowej oddolnie. W ten sposób realizujemy to zadanie pomocniczości, w ten sposób, że się komunikujemy, że tworzymy oddolne grupy społeczne w formie stowarzyszeń, komitetów, no wielu, wielu innych nurtów tutaj takiej integracji również zadaniowej na przykład. I to jest właśnie coraz mocniejsze i lepsze, mądrzejsze dzięki temu społeczeństwo obywatelskie, które z jednej strony ma szansę, że zacznie w takim razie wybierać lepszych przedstawicieli, bo samo będzie wiedziało, jak należy rozumieć i patrzeć na tych, którzy garną się do władzy, a z drugiej strony nie tylko będzie to społeczeństwo potrafiło lepiej wybierać, ale również lepiej niewątpliwie reagować. To znaczy obywatelskość między innymi polega na tym, że potrafimy zmuszać stronę ewentualnie chcącą nami manipulować czy zakłamywać do tego, żeby nie pozostała bezkarna. To znaczy, no nie da się ukryć, że jednym z najlepszych sposobów wychowywania, również polityków, to jest zastraszanie ich. To znaczy w tym sensie zastraszanie, nie broń Boże, żeby biegać z maczugą, tylko żeby oni mieli presję nad sobą. To znaczy, że jeżeli skłamią, to jest taki nacisk obywatelski w formie właśnie życia stowarzyszeniowego, że w gruncie rzeczy w bilansie im się to nie opłaca. No i tylko, żeby do tego doprowadzić, to trzeba niewątpliwie tę presję wywoływać. To znaczy trzeba być samemu zdolnym do tego, żeby właśnie takie namioty stały i żeby one integrowały ludzi, no żebyśmy potrafili właśnie na poziomie internetu na przykład zdobywać tysiące i miliony głosów, choćby na przykład w takiej akcji, którą między innymi Rafał Porzeziński z kilkoma jeszcze osobami prowadzi w tej chwili. To są wszystko akcje jak najbardziej obywatelskie na rzecz uporządkowania życia społecznego i w sferze aksjologii, i w sferze zadań, nie tylko aksjologicznych, ale również i takich jak ochrona życia, no w tym przypadku akurat, ale również i zadań, które wynikają właśnie z funkcjonowania państwa, czyli właśnie na przykład takich jak opieka społeczna. To jest jedno z podstawowych zadań państwa, które przez dzisiejszy rząd jest spychane gdzieś na margines, prawda, pod hasłem komercjalizacja, a de facto prywatyzacja i na dodatek oddalenie tego problemu od instytucji państwa na rzecz samorządów, które z definicji to państwo wie, te instytucje wiedzą, że samorządy nie są w stanie tego udźwignąć finansowo. Więc jest to taka spychologia, żeby odpowiedzialność spadała na kogo innego, a my jesteśmy czyści i bohaterscy politycy, bo walczymy o służbę zdrowia. No i to jest kłamstwo oczywiście, to jest jedna wielka mistyfikacja, którą trzeba odkrywać i którą trzeba stronie rządowej pokazywać, tak żeby oni sami zrozumieli, że jeśli chcą być u władzy, no to sorry, ale należy zmienić swój stosunek do własnej tutaj funkcji i do własnego przygotowania.